Widziałeś, widziałaś już reniferka? Jeżeli nie, to czas, żeby nadrobić. Dzisiaj będziemy uczyć się języka angielskiego i będzie to analiza wywiadu z autorem reniferka. Hi, my name is Joanna and I'm your English conversation trainer. Cześć, mam na imię Asia, jestem Twoją trenerką angielskiej konwersacji. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o reniferku, czyli o serialu Netflixa. Reniferek, Baby Reindeer, to najnowszy serial Netflixa, o którym jest bardzo, bardzo głośno, z tego względu, że jest to super, świetnie zrobiony serial, ale też opiera się on na historii prawdziwej. Historii Richarda Gadda, który jest autorem tego serialu i jest scenarzystą, reżyserem i chyba nawet producentem. Dzisiaj przyjrzymy się wywiadowi z brytyjskiej śniadaniówki, gdzie Richard był właśnie gościem. Namawiam Cię, żeby zanim zaczniemy przejść do ściągnięcia kart pracy, gdzie masz słownictwo z tego programu, z tego naszego wideo i również będą do tego ćwiczenia i będziesz mogła sobie spojrzeć na to, czy faktycznie jesteś w stanie zrozumieć wszystko, o czym jest mowa w tym wywiadzie. Więc namawiam Cię do tego, link jest w opisie. A więc przyjrzymy się fragmentowi pierwszemu. We fragmencie pierwszym gospodyni wita się z gościem i masz mały rebus, mały quiz do zgadnięcia tam, jakiego słowa brakuje w tekście, który będzie widoczny na ekranie. Spróbuj, zobaczymy, czy dasz radę. And Richard Gadd joins us now here this morning. Good morning, morning. To you. Thanks First for of all, me. Let's start off by saying congratulations. Number one you. On Netflix. Yeah. Gospodyni mówi, Richard Gadd joins us now here this morning. Richard Gadd, imię nazwisko pana, joins us now here this morning. Joins us now, czyli dołącza do nas. Joins us now here this morning. Good morning to you. Dzień dobry tobie, tak? Zwraca się do swojego gościa, mówi dzień dobry. Good morning to you. First of all, let's start. I tu miałeś brakujące słowo. Saying congratulations, number one on Netflix. Wysłuchaj tego fragmentu raz jeszcze, spróbuj zobaczyć, czy odgadniesz, jakiego słowa brakuje. And Richard Gadd joins us now here this morning. Good morning, morning. To you. Thanks First of all, me. Let's start off by saying congratulations. Number one you. On Netflix. Yeah. Ja szybko przerywam nasze wideo, nasze nadawanie. Chciałabym zaprosić Cię na kursy grupowe w OK English. Kursy, które prowadzę ja. Dla osób początkujących na poziomie A2 i B1. Zaczynamy w czerwcu, 10 czerwca 2024 roku. Mamy 7 spotkań, 14 godzin i uczymy się razem mówić. Wpadnij, zobacz, sprawdź. Link zostawiam w opisie. First of all, przede wszystkim, first of all, let's start by saying congratulations, czyli przede wszystkim zacznijmy od powiedzenia gratulacje. Number one on Netflix. Numer jeden na Netflixie. Wysłuchajmy tego fragmentu raz jeszcze. And Richard Gadd joins us now here this morning. Good morning, morning. To you. Thanks First of all, me. Let's start off by saying congratulations. Number one you. On Netflix. Yeah. W drugim fragmencie jest kontynuacja, wstęp do rozmowy. I wysłuchaj tego fragmentu. Sprawdź, czy jesteś w stanie zgadnąć, jakiego słowa brakuje w tekście napisanym na dole ekranu. And it's, we've talked about it. We've been discussing it all morning and just how brilliantly it's written, how there isn't really a villain or a hero in yeah, it. Yeah. Pani mówi, we've talked about it. We've talked about it. Rozmawialiśmy o tym do tej pory. Tutaj zastosowany jest czas present perfect, czyli do niedawna coś się wydarzyło. We've talked about it. We've been discussing it all morning. We've been discussing it all morning. Czas present perfect continuous, oznaczający, że się coś stało w przeszłości i trwa w zasadzie nadal. We've been discussing this all morning. I tutaj brakowało Ci słów na ekranie. And just how it's written.
and just how it's written. Wysłuchaj fragmentu, sprawdź, czy wiesz, co to za słowo. And it's, we've talked about it, we've been discussing it all morning, and just how brilliantly it's written, how there isn't really a villain or a hero in yeah, it. To słowo to brilliantly, brilliantly, czyli wspaniale. And just how brilliantly it's written. Czyli całe zdanie brzmi, we've been discussing it all morning, and just how brilliantly it's written. Czyli dyskutowaliśmy o tym cały poranek i o tym, jak to jest wspaniale napisane. And it's, we've talked about it, we've been discussing it all morning, and just how brilliantly it's written. There isn't really, brakujące słowo, o-e, brakujące słowo, in it. Co to za słowa? And it's, we've talked about it, we've been discussing it all morning, and just how brilliantly it's written, how there isn't really a villain or a hero in yeah, it. Yeah. There isn't really a villain or a hero in it. There isn't really a villain or a hero in it. Villain to czarny charakter, a hero to oczywiście bohater. Czyli w serialu nie ma ani czarnego bohatera, ani bohatera. Wysłuchaj tego fragmentu raz jeszcze. And it's, we've talked about it, we've been discussing it all morning, and just how brilliantly it's written, how there isn't really a villain or a hero in yeah, it. Yeah. No i czas na fragment trzeci. It's all about discussing the grey of yes, human absolutely. Beings, essentially. Yeah. You must feel so proud of it. Yeah, I'm super proud of it. It's all about discussing the grey of, i tutaj masz sporo, czy aż trzy wyrazy, których nie było na ekranie. Więc to są za wyrazy. Wysłuchaj tego fragmentu raz jeszcze. It's all about discussing the grey of yes, human absolutely. Beings, essentially. Yeah. You must feel so proud of it. Yeah, I'm super proud of it. A więc, it's all about discussing the grey of human being, essentially. It's all about discussing the grey of human beings, essentially. It's all about discussing, czyli to wszystko, ten cały serial jest o dyskusji na temat szarości, szarej natury ludzkiej. Human beings, the grey of human beings, czyli ta szarość ludzi. Ta szarość istot ludzkich. Essentially głównie. Czyli ten cały serial jest o dyskusji na temat szarości ludzkich istot głównie. Chodzi o to, że ludzie nie są ani czarni, ani biali. I nasza natura nie jest taka. Jest po prostu szara, czyli jest bardzo wymieszana. Wysłuchaj tego fragmentu raz jeszcze. It's all about discussing the grey of yes, human absolutely. Beings, essentially. Yeah. You must feel so proud of it. Yeah, I'm super proud of it. No i dalej ta pani mówi, you must feel so proud of it. Yes, I'm super proud of it, odpowiada gość. You must feel so proud of it. Yes, I'm super proud of it. Musisz czuć się bardzo z tego, musisz być bardzo dumnym z tego powodu. No i oczywiście gość odpowiada, tak, jestem super dumny z tego. I'm super proud of it. I cały fragment raz jeszcze. It's all about discussing the grey of yes, human absolutely. Beings, essentially. Yeah. You must feel so proud of it. Yeah, I'm super proud of it. Fragment czwarty. It's blown up so quickly and so fast all around the world that I didn't expect it in a lot of ways. I really believed in the show, but the fact that it's gone so sort of stratospheric so quickly for such a cult, quite niche sort of story, I mean, it's kind of amazing. It's, brakuje dwóch słów, so quickly and so fast all around the world. Wysłuchaj tego zdania raz jeszcze i spróbuj zgadnąć, jakich słów brakuje. It's blown up so quickly and so fast all around the world that Te słowa to blown up.
It's blown up so quickly and so fast all around the world. Blown up, czyli wybuchło. It's blown up. Tu zastosowany jest czas present perfect. Blown to jest trzecia forma czasownika od blow. Blow up to jest wybuchnąć, a więc to wybuchło dopiero co, niedawno, tak prędko, tak szybko, na całym świecie. All around the world. All around the world, na całym świecie. It's blown up so quickly and so fast all around the world. I didn't expect it in a lot of ways. I didn't expect it in a lot of ways. Expect, spodziewać się, czyli ja się tego nie spodziewałem. In a lot of ways. In a lot of ways jest tutaj dodane i oznacza, że na wiele sposobów, na wiele, z wielu stron się tego nie spodziewałem. Spodziewał się troszeczkę być może, ale nie aż tak. I didn't expect it in a lot of ways. It's blown up so quickly and so fast all around the world that I didn't expect it in a lot of ways. I really believed in the show, but the fact it's gone so sort of, brakuje słowa, so quickly, for such a quite niche sort of story, I mean it's kind of amazing. Wysłuchaj tego fragmentu, sprawdź, czy wiesz, jakiego słowa brakuje. It's blown up so quickly and so fast all around the world that I didn't expect it in a lot of ways. I really believed in the show, but the fact that it's gone so sort of stratospheric so quickly for such a cult, quite niche sort of story, I mean, it's kind of amazing. To słowo niezbyt często używane, ale fajne słowo, stratospheric. Stratospheric oznacza stratosferycznie, czyli tak kosmicznie po prostu. I really believed in the show, czyli on bardzo wierzył w ten serial, show. Show może być, czyli serial może być TV series, ale też może być show. But the fact it's gone so sort of stratospheric, so quickly. But the fact, czyli ale faktem jest, że on stał się tak kosmicznie popularny, tak w taki sposób kosmicznie popularny, stał się popularny. So quickly, tak szybko, for such a cold, quite niche sort of story, czyli taki bardzo być może kultowy, trochę niszowy, i taka historia, której by się nie spodziewał, że może się stać tak popularna. I mean, it's kind of amazing. A więc uważam, że jest to niesamowite. I didn't expect it in a lot of ways. I really believed in the show, but the fact it's gone so sort of stratospheric, so quickly, for such a cult, quite niche sort of story, I mean, it's kind of amazing. I wysłuchaj tego fragmentu raz jeszcze. It's blown up so quickly and so fast all around the world that I didn't expect it in a lot of ways. I really believed in the show, but the fact that it's gone so sort of stratospheric so quickly for such a cult, quite niche sort of story, I mean, it's kind of amazing. I fragment piąty. So it's clearly struck a chord. The underlying thing is this is your lived experience. You actually went through this. So we're watching this very dark comedy because it's written like that and it is funny happening. And the whole time thinking, crikey, you actually went through this. When did you think this extraordinarily traumatic 4.5 years of your life would make a great comedy drama? W pierwszym zdaniu już brakuje dwóch słów, a w zasadzie trzech. Więc spróbuj odgadnąć, co to za słowo. So it clearly struck a chord. So it really struck a chord. Struck a chord. Czyli uderzyło w strunę. Uderzyło w strunę. Struck to jest czas przeszły od strike, uderzyć. Chord to jest struna. Czyli uderzyło w strunę oznacza, że gdzieś tam rezonowało z ludźmi, że ludzie tego potrzebowali. It really struck a chord. So it's clearly struck a chord. The host mówi, gospodarz mówi. The underlining thing is that it's your lived experience. You actually went through it.
The underlying thing is that it's your lived experience. You actually lived through it. Underlining to jest podkreślenie, czyli tutaj podkreślamy, że Richard faktycznie przeżył to wszystko. To jest jego doświadczenie. Your lived experience oznacza, że to jest doświadczenie, przez które przeszedł, które przeżył. You actually went through it, czyli ty naprawdę przez to przeszedłeś. So we're watching this very dark comedy, because it's written like that. So we are watching this very dark comedy, czyli oglądamy taką bardzo ciemną komedię, because it's written like that, ponieważ to jest tak napisane, tak jak komedia. And it's funny, czyli jest to zabawne. And the whole time you cracking, czyli przez cały czas jak się śmiejesz, cracking up, to jest roześmiać się w głos. And the whole time you cracking up, you, i co tutaj mamy? Zgadnij, co to za słowa. So it's clearly struck a chord. The underlying thing is this is your lived experience. You actually went through this. So we're watching this very dark comedy, because it's written like that, and it is funny happening, and the whole time thinking, crikey, you actually went through this. When did you think this extraordinarily traumatic 4.5 years of your life would make a great comedy drama? What? You actually went through this. Czyli ty naprawdę przez to przeszedłeś. Czyli cały fragment. So it really struck a chord. The underlining is that it's your lived experience. You actually went through it. So we are watching this very dark comedy because it's written like that and it's funny and the whole time you're cracking, you actually went through this. So it's clearly struck a chord. The underlying thing is this is your lived experience. You actually went through this. So we're watching this very dark comedy because it's written like that and it is funny happening and the whole time thinking, crikey, you actually went through this. When did you think this extraordinarily traumatic 4.5 years of your life would make a great comedy drama? What? I kolejny fragment, w tym tutaj zdaniu również brakuje słów. Wysłuchaj najpierw. So it's clearly struck a chord. The underlying thing is this is your lived experience. You actually went through this. So we're watching this very dark comedy because it's written like that and it is funny happening and the whole time thinking, crikey, you actually went through this. When did you think this extraordinarily traumatic 4.5 years of your life would make a great comedy drama? What? Więc tego, co brakuje, to 4.5 years. 4.5 years. When did you think this extraordinarily traumatic 4.5 years of your life would make a great comedy drama? When did you think this extraordinarily traumatic 4.5 years of your life? Czyli kiedy zacząłeś myśleć, kiedy pomyślałeś, że te traumatyczne, te bardzo, niezwykle traumatyczne 4,5 roku twojego życia would make a great comedy drama. Będą stanowiły bardzo dobrą komedię, komediodramat, bardzo dobry komediodramat. Wysłuchaj tego fragmentu raz jeszcze całego. So it's clearly struck a chord. The underlying thing is this is your lived experience. You actually went through this. So we're watching this very dark comedy because it's written like that and it is funny happening and the whole time thinking, crikey, you actually went through this. When did you think this extraordinarily traumatic 4.5 years of your life would make a great comedy drama? What? I fragment szósty. Well, I started sort of doing it on the stage. I'd gone through some pretty bad things, stalking and stuff that probably can't discuss at this time, but you know. They're all in Baby Reindeer. Yeah, they're all in Baby Reindeer, yeah. And I started sort of doing it on the stage. I've gone through some pretty bad things, stalking and stuff we probably can't. I tu brakuje dwóch słów. Wysłuchaj tego fragmentu raz jeszcze. Well, I'd started sort of doing it on the stage. I'd gone through some pretty bad things, stalking and stuff that probably can't discuss at this time, but you know. They're all in Baby Reindeer. Yeah, they're all in Baby Reindeer, yeah. And dwóch słów, które brakuje, to discuss it. Przedyskutować to. Czyli całe zdanie. I started sort of doing it on the stage. I've gone through some pretty bad things, stalking and stuff. We probably can't discuss it at this time. Well, I started sort of
doing it on the stage. I'd gone through some pretty bad things, stalking and stuff that probably can't discuss at this time, but you know. They're all in Baby Reindeer. Yeah, they're all in Baby Reindeer, yeah. And... Czyli zacząłem robić to na scenie. Chodzi o to, jak on sobie poradził z tą traumą. Zacząłem robić to na scenie, bo Richard wcześniej był też komikiem. I've gone through some pretty bad stuff, czyli przeszedłem przez bardzo złe rzeczy. I have gone through oznacza przeszedłem przez. Stalking and stuff. Stalking to jest stokowanie, czyli takie śledzenie, prześladowanie. Czyli on przeszedł przez to prześladowanie and stuff, czyli inne rzeczy. We probably can't discuss it, czyli prawdopodobnie nie możemy o tym mówić at this time, w tym momencie, but you know. I oni mu przerywają i mówią they are all in. They are all in Baby Reindeer. They are all in. Czyli to wszystko jest tam. To wszystko jest w reniferku Baby Reindeer. They are all in. They are all in Baby Reindeer. A wysłuchaj tego fragmentu raz jeszcze. Well, I started sort of doing it on the stage. I'd gone through some pretty bad things, stalking and stuff that probably can't discuss at this time, but you know. They're all in Baby Reindeer. Yeah, they're all in Baby Reindeer, yeah. And I ostatni fragment na dzisiaj. Wysłuchaj go. And I got a catharsis from going to the Edinburgh Festival and actually performing these plays and exploring the themes and just getting it all out there. And I achieved sort of acceptance around them. W pierwszym zdaniu brakuje słowa, więc wysłuchaj je jeszcze raz. And I got a catharsis from going to the Edinburgh Festival. I to słowo to catharsis. Catharsis, czyli katarzis. Po polsku tak samo. And I got a catharsis from going to the Edinburgh Festival. I got catharsis going to the Edinburgh Festival and actually performing these plays and exploring the themes. I got catharsis going to the Edinburgh Festival, czyli on takiego wstrząsu doznał, jak pojechał na festiwal w Edynburgu. I faktycznie performing these plays, czyli faktycznie przedstawiając te sztuki, te gry słów, te sceny, and exploring the themes i odkrywając pewne tematy. I got catharsis going to the Edinburgh Festival and actually performing these plays and exploring the themes. I w końcówce również brakuje słów. Jakie to słowa? And I got a catharsis from going to the Edinburgh Festival and actually performing these plays and exploring the themes and just getting it all out there. And I achieved sort of acceptance around them. Więc te słowa to and getting it all out there. And getting it all out there. Czyli i po prostu przez wystawienie tego wszystkiego na światło dzienne. And getting it all out there. And I got a catharsis from going to the Edinburgh Festival and actually performing these plays and exploring the themes and just getting it all out there. And I achieved a sort of acceptance around them. I got catharsis going to the Edinburgh Festival and actually performing these plays and exploring the themes and getting it all out there. I ostatnie zdanie, jakiego słowa brakuje? And I got a catharsis from going to the Edinburgh Festival and actually performing these plays and exploring the themes and just getting it all out there. And I achieved a sort of acceptance around them. Ostatnie słowo to acceptance. Acceptance. I achieved sort of acceptance around it. I achieve sort of acceptance around it. Czyli osiągnąłem, achieve to osiągnąć, osiągnąłem pewną akceptację wokół tego, czyli wokół tej swojej traumy. And I got a catharsis from going to the Edinburgh Festival and actually performing these plays and exploring the themes and just getting it all out there. And I achieved sort of acceptance around them. I achieved sort of acceptance. Acceptance, czyli akceptacja around it, dookoła tego. Wysłuchaj tego fragmentu raz jeszcze. And I got a catharsis from going to the Edinburgh Festival and actually performing these plays and exploring the themes and just getting it all out there. And I achieved a
sort of acceptance around them. Mam nadzieję, że ta lekcja Ci się spodobała i wyciągnęłaś z niej sporo. Namawiam Cię do tego, aby ściągnąć karty pracy raz jeszcze. Jeżeli coś Ci się umknęło, sprawdź karty pracy, obejrzyj jeszcze raz to wideo i zostaw mi w komentarzu wiadomość o tym, jak Ci poszło, czy zrozumiałaś wszystko. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, namawiam do subskrypcji tego kanału i do zobaczenia, do usłyszenia.